Czy wiecie, że to już 10. rocznica genialnego pomysłu wskrzeszenia angielskiej legendy? Na tę okazję Mini otrzymało od konkurencji bardzo oryginalne i trochę złośliwe prezenty. Oto pierwszy z nich z pozdrowieniami od Audi. Z pewnością pamiętacie, że nie są to pierwsze kroki producenta z Niemiec w segmencie małych aut, bo przecież był aluminiowy model A2, produkowany od 1999 do 2005 oraz jeszcze starszy Audi 50 z lat 70. Jednak czy Audi może powalczyć z Mini? Cóż, szlachetnie urodzony model przynajmniej cenowo niczym nie ustępuje Mini, a jeden z najmniejszym silnikiem startuje od ponad 67 tysięcy, natomiast Mini One to koszt prawie 66 tysięcy. Naturalnie mówimy o cenach podstawowych, także nie ma dyskusji, pod tym względem na pewno jest premium. Cena może trochę dziwić, bo przecież A1 to Volkswagen Polo opakowany w jakość i styl Audi. Wystarczy jednak kilka chwil, okaże się, że małe Audi zyskało bardzo indywidualny charakter. Intryguje profil samochodu z kontrastowo pomalowanymi łukami dachu, które notabene wymagają dopłaty w wysokości 1630 zł oraz bardzo oryginalny tył auta. Audi może pochwalić również własnym stylem prowadzenia, w każdym razie w wersji z zawieszeniem Dynamic, które można wybrać bez dodatkowej opłaty. A1 wygładza nierówności drogi zdecydowanie lepiej niż Mini. To sprawia, że jest przyczepne nawet na polskich drogach. Nieco wcześniej na adres Mini przyszedł inny prezent, tym razem z pozdrowieniami od Francuzów, Citroën DS3. I tutaj nie możemy mówić o okazji cenowej, bo najtańszy model z 95-konnym silnikiem benzynowym wyceniono na prawie 59 tysięcy złotych. Citroën jednak nie zamierza być konkurencyjny pod tym względem. Według nich DS3 ma w sobie wystarczająco dużo oryginalności i nie musi wstydzić się Mini. Rzeczywiście coś w tym jest. We wnętrzu również nie można narzekać na nudę, na desce rozdzielczej połączono różne materiały, które udanie ożywiają jego charakter. Audi o takiej finezji może tylko pomarzyć. Do najciekawszych elementów trzeba zaliczyć bardzo dobrze leżącą w dłoniach kierownicę oraz urządzenie do rozpylania zapachu znane z innych Citroenów. Wartym dopłaty dodatkiem jest również system nawigacji satelitarnej wraz z bardzo porządnej jakości zestawem Hi-Fi. Czy to koniec monarchii Mini? Niezupełnie. W przypadku małej BMW nie można przejść obojętnie obok takich gadżetów jak drzwi bez ramek, bardzo charakterystycznych przełączników w kokpicie oraz prędkościomierza na pół deski rozdzielczej. Niedoścignione dla konkurencji jest nadal zawieszenie Mini. Co prawda nie lubi nierówności, ale na gładkim asfalcie to mały gokart, który potrafi dać wiele frajdy z jazdem. Zastanawiacie się pewnie, skąd to się bierze. Mini na przykład jako jedyne w porównaniu w tylnym zawieszeniu zamiast belki skrętnej ma wielowahacz. Niepowtarzalny charakter. Mini ma go najwięcej i mimo upływu lat może nadal stanowić wzór dla konkurencji, dlatego wygrywa ten test.